W każdym demokratycznym państwie standardem jest niezależność najwyższego organu kontroli. Dzięki tej niezależności organ kontroli może być wiarygodny, a to podstawowy warunek jego sprawnego działania. Potwierdza to specjalna uchwała ONZ przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 22 grudnia 2011 roku. Dokument podkreśla, że najwyższe organy kontroli mogą wypełniać swoje zadania obiektywnie i skutecznie tylko wtedy, gdy pozostają niezależne od kontrolowanych przez siebie jednostek i są chronione przed wpływami zewnętrznymi. Według standardów światowych i zdrowego rozsądku, poza fachowością są potrzebne dwa warunki, żeby kontrolę można było uznać za kontrolę profesjonalną. Po pierwsze, kontroler, który zajmuje się kontrolą władzy publicznej, musi być niezależny od kontrolowanego, w przeciwnym przypadku trudno liczyć na obiektywizm. Po drugie, raporty najwyższego organu kontroli muszą być jego autorstwa. To najwyższy organ kontroli się w nich wypowiada. W przeciwnym przypadku zawsze będzie podejrzenie, że de facto autorem jest jakiś ośrodek władzy albo jakieś gramię polityczne. Na czym polega ochrona niezależności NIK w Polsce? Szef organu kontroli wybierany jest na długą kadencję i w toku kadencji może być odwołany tylko w wyjątkowych, dokładnie określonych przypadkach. Dysponuje możliwie dużą swobodą finansową. Może kontrolować w ustalonym zakresie wszystkie instytucje publiczne. Może samodzielnie ustalać plan kontroli. Może publikować bez ograniczeń, poza tymi wynikającymi z ochrony tajemnicy państwowej, wyniki kontroli. Niezależność NIK ma więc solidne podstawy. A co z podporządkowaniem Sejmowi? W ciągu ostatnich 20 lat relacje z Sejmem w żaden sposób nie zagrażały NIK, a posłowie korzystali ze swoich uprawnień nadzorczych bardzo powściągliwie. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, że ta dobra praktyka ulega zmianie. Możemy sobie jednak wyobrazić sytuację, w której Sejm Aktywnie korzystając ze swojego uprawnienia, zleci nam tyle kontroli, że żadne inne nie będą już mogły być przeprowadzone. To będzie oznaczało, że pracujemy wyłącznie na zlecenie, na potrzeby Sejmu. Zostajemy ograniczeni czy właściwie pozbawieni możliwości kierowania się bezpośrednio do obywateli i kontrolowania tych rzeczy, które dla obywateli są ważne, a o które niekoniecznie zwrócili się posłowie. Ochroną przed podobnymi sytuacjami jest właśnie niezależność najwyższych organów kontroli. Co jakiś czas pojawiają się jednak próby kwestionowania statusu NIK i ograniczenia jego samodzielności, a wraz z nimi powraca pytanie czy NIK ma być jedynie instytucją kontroli państwowej, czy także publicznej?